Cześć, witam was serdecznie w 15 części z Grygotki. Jeśli nie widziałeś pozostałych, koniecznie je sprawdź i zostaw coś po sobie. Będzie mi bardzo miło, a ty będziesz na bieżąco z każdym kolejnym. Życzę wam miłego oglądania, lecimy. Witam was kolejny raz z Gotika. Lecimy teraz po kolejne zadanie. Musimy znaleźć jeszcze dwa kamienie ogniskujące. Mamy dwa, jeden oddaliśmy Saturasowi, więc pozostały nam dwa. I tyle. W takim razie w drogę. Okej. Jeszcze sobie sprawdzę, gdzie one są w ogóle. Jeden mamy dosyć blisko. No okej. Czyli musimy przejść wzdłuż rzeki. I jakoś tam trafimy. Dobra. Dobra, już wszystko wiem. Tam chyba harpie były, z tego co pamiętam. Ale nie pamiętam, z kim robiliśmy to zadanie. Bo tu zawsze jakaś postać nam pomagała. Przy zdobyciu kamienia ogniskującego, tym razem mieliśmy Diego. Poprzednio był właśnie Milten. A teraz nie wiem, kto będzie nam pomagał. O, są te chłopy, co na początku. Cześć, witam was. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Lecimy przez rzekę. Nie wiem, powinny tu być jakieś topielce chyba. I gdzieś tutaj musimy się trzymać lewej strony i znajdziemy na pewno to miejsce. Chyba lepiej będzie ze światłem, jak będę chodził. Wygodniej. No nie, nie teraz. O, no tu. Żeby sobie światło odpalić, to ja muszę manę uzupełnić. Czekaj, krwiopijca. Dobra. O, sporo. Będzie na hita? A, prawie. Już jesteśmy prawie na tym poziomie, że na hita idzie. Pomyśleć, że wcześniej w ogóle żadnych obrażeń nie było. No ale to jest piękne w tej grze. Widać, jak progresujemy szybko. I co, ja wszystko wziąłem? Wziąłem, okej. Okay. Nie, z ciebie jeszcze. Dawaj to. Dzieny. Dobra, czy ja dobrze podążam? Dobrze podążam. Zaraz skręcamy w lewo. Co to się stanęło? Jak go cofnęło? Tu jaszczury jeszcze. Ono jaszczur. Ale jaszczury chyba na hita. No, oczywiście. Ja chyba widzę już. Tam jest ten krąg. Nie? Widzicie z daleka? Jestem, nie? To tam będzie kamień ogniskujący. No to spo... O! 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 Cześć! Cześć, żółtodziobie! Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. No tak. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Skąd ty wiesz? Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną. Odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. No dobra. Bardzo lubię Gorna, Diego. Moje ulubione postacie. I w Trójce jest taki patent w ogóle. Ale to zobaczycie w przyszłości, że można ten topór wykorzystać jego do niecnych zamiarów. Bo on jest zlagowany, tam się mu chyba respił mu się cały czas topór w Trójce. No to wam pokażę, ten patent jest w Trójce. No to za kilkanaście odcinków, za kilkadziesiąt. Dobra, lecimy z nimi.
Niedługo nie będę musiał zbierać już w ogóle nic. Tyle mam hajsu. Co się stanęło? Co się stanęło? Biję go. Jestem niewidzialny. O, jeszcze jeden. Dobra. Czekaj, Gorn. Ja już mam patent na te glitche. Zapisujemy. No. I wszystko działa. Oj, nie wiem o co chodzi, ale już umiem. Już sobie radzę z tym. Po kilkudziesięciu... To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Znowu. Zniknąłem. Dobra, zapiszemy i wczytam może grę od początku, bo coś mi się to nie podoba. Tak cały czas mi się zwieszać nie będzie chyba. Jeszcze tylko skrzynię otworzę. Okej. Okay. Dobra. Ognisty pocisk. Strzała. Bryły. Przemiana wsiąszcza. Jakiś kluczyk. Witaj! Lecimy? Aha, ja mam prowadzić. No bo... Dobra. Dobra, już prowadzę do tego klasztoru. Spokojnie, Gorn. Uspokój się. Kolego. Idziesz? Miałem prowadzić, a ty nie idziesz. Chodź. Ej, w ogóle mi się... Nie, myślałem, że mi się pochodnie kończą. Ale mam jeszcze sporo, dobra. To nie jest źle. Idziesz? Gorn, bo jak cię zaraz. Wolę iść za wami, niż żebyście wy za mną. No patrz, co on robi. Gorn, chodź tutaj. Chodź. Oczyścimy sobie ten klasztor. A były harpie na pewno. Już sobie poradziłem z harpiami, jak był... Jak spotkaliśmy je z Diego. Więc raczej to nie jest problem. Boję się, że będą tam też jakieś inne potworasy. Ale mamy Gorna. Gorn ma bardzo mocny topór. Nie wiem, czy nie najlepszy w grze. Sprawdźmy to. On jest nieśmiertelny. I w ogóle się na mnie nie gniewa. Okej. Okej, nie sprawdzę tego. Chodź tutaj, nieśmiertelny człowieku. Lecimy przez ten. O, zębacze. Zębacze! Wyciągaj miecza. No, hono. Walczmy. To już nie jest problem. Hajsy. Ej, Gorn, no chodź. On nie przejdzie przez to. Co ty robisz, Gorn? Dobra, nieważne. Będzie jakaś cutscenka, to może go przeniesie. W jakiś niesamowity sposób do nas. Aha, dobra, już wiem po co te... Wiem po co te zwoje są nam potrzebne. Musimy się przecisnąć jako chrząszcz. Dobra. Jestem chrząszczem już prawie. Aha, za mało. A ile do chrząszcza trzeba? 5. Uff. Już się bałem, że nie będę miał tyle many. Bieraj to. Siup. Piąteczka. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Gorn, może pogadamy kiedy indziej. Widzisz, że jestem chrząszczem, co? Ja pierniczę. Z chrząszczem gada, no kurde, uspokój się. Jak to się robiło? Jak się wychodziło z tego stanu upojenia chrząszczowości? Nie. No nie wiem, co mam zrobić, ty. Ja się zachrząszczowałem. Kurde, zciął mi grę ten Gorn. Dobra, może jakoś... To powinno jakoś minąć po jakimś czasie, nie? O, dobra, mam, enter. Się wystraszyłem. Dobra, wbijaj. Tylko pochodnie wezmę. Co? Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. Główka pracuje. Możemy iść dalej.
Nie będę zabijał tych chrząszczy, niech sobie pożyją. Dobra, biorę sobie teraz światło. No co nie możesz? A, bo ty many nie masz. Dobra, chwilę. Już ci daję manę. Już ci daję manę. Co, nie ma już żadnych do many? Co ty pierdzielisz? Czy coś do many znajdę? Nie ma, 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 nie ma. Mana? Mana jest. Krucze ziele jest do many. Czemu ja tego nie wiedziałem wcześniej? Będziemy żreć krucze ziele. I wezmę sobie jeszcze jeden potion. Do szybkości na razie nie będę zużywał, się przyda potem. Okej, i teraz światło. Daj mi światło. Walczmy. Kurde, że lagi teraz były. Dobra, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Zębacz, zębacz musi być martwy. No. No Gord, nie wchodź mi w drogę. No i skutecznie. Dobra. Tu jest jakieś wejście jedno. Tam chyba jest kolejne. Gdzie ja mam iść? Tyle, do wyboru. Gorn też nie może się zdecydować, gdzie iść. Czy iść za mną, czy iść gdzieś. Chodź. Chodź, Gorn. Chodź. Dobrze. Chodź, pójdziemy najpierw tam. Co ty na to? Zębacze, chodźcie tu. O, jest jakiś eliksir? Spoko. Okej, mamy kolejny level. Który to już będzie? Nieźle. Nieźle, nieźle. No teraz idzie jak... Teraz bardzo szybko to idzie. Niedługo nie będę musiał zbierać, bo będę miał tyle kasy. Ale jeszcze chyba nie mam tyle. Cztery koła, nie wiem czy starczy do końca. Mam jeden misk. Dobra, jeden do siły mamy, ale to na razie nie. Na razie będę zbierał sobie na spokojnie. Może coś tutaj znajdziemy jeszcze, co Gorn? Jak myślisz? Jakieś ukryte skarby? Sianka, dobra. To jest jak mikstura z maną dla mnie. O, jest cieniostwór. O ty dziabągu, chodź, walczymy. Cy? Kierde, ja myślałem, że to jest silne. Napój i drzwi. No dobra. No dobra. Nie umiesz? No trudno, no trudno. A może trzeba mieć jakąś recepturę, żeby... to stworzyć. Czy ja znalazłem kamień ogniskujący? Tak łatwo? A więc znalazłem. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. O nie, ja myślałem, że jeszcze coś znajdę. Chyba, że z nami jeszcze zwiedzi ten kawałek. Damy mu te zwoje może, bo on chciał jakieś zwoje od nas, nie? Ale zamknij skrzynię po sobie. No. O to chodzi. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie, 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 nie. Nie ma. Chodź, Gorn. Pójdziesz razem ze mną. Nie wiem jeszcze gdzie. Nie wiem, czy się przyda twoje towarzystwo, ale... Chodź ze mną, bo tam na pewno były harpie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Idziesz? Dobra. Kurde, jak mam na niego czekać, to ja wolę już stamtąd. Sprawdzić, czy sobie dam radę najpierw. A potem się będziemy przejmować, czy nam jest potrzebny, czy nie on, bo to... Troll! Co tu robi troll? Co tu robi troll? Ja nie chcę walczyć z trollem. Weź go. Gorn, chodź tu. Kolega do ciebie przyszedł. Znowu symulujesz gorączkę. Kolega do ciebie przyszedł. Idź. Idź się przywitać z kolegą. Chodź, idziemy się przywitać z trollem. No tamtego trolla to Diego bił i go nie mógł ubić. A jak my ubijemy tego? Hm? Mogę wiedzieć, jak ja ubiję tego trolla? No dobra. Raz kozi śmierć. Chodź, Gorn, coś powiesz na temat tego trolla? Wiesz coś o nim?
Dobra, sprawdzę. No co? O, jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Minąć? Nie będzie mijania, będzie walka. Chodź tu, troll. Walczymy w świetle... Młody troll. Ale on nic nam nie robi, Gorn. Czemu go bijesz? Teraz to już musimy go zabić. To wszystko twoja wina. Nic nam nie robił. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ja ale też. Na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Ja też chcę jeszcze się porozglądać tutaj, więc... Możliwe, że przyjdę z paroma kumplami do ciebie zaraz. Się okaże. Najpierw pójdziemy tutaj. A potem pójdziemy tam na wzgórze. Aha. Dobra, to tyle tutaj. Rozumiem. Czyli nam to nic kompletnie nie daje. Okej. I jeszcze pozostaje nam tamto wzgórze. Ja się coś spodziewałem, że tutaj było więcej do roboty, ale jednak nie. No dziwne, no dziwne. Jeszcze tam na wzgórze polecimy, zobaczymy co tam jest. A w ogóle mam na mapie? Bo musiałem się jeszcze znaleźć. Jeszcze jednego punktu będziemy szukać. Bo w tym prawym dolnym rogu to ja byłem na stówę, byłem tam, nie? Gdzie jest ten? Mapa kolonii Saturasa. Zobaczmy. Okej. Po lewej stronie na dole byliśmy. Po lewej na górze też byliśmy. Teraz jesteśmy tutaj. Po prawej stronie. To jest koło obozu na bagnach i tam byliśmy również. Czyli na samym... Na południe lecimy. Na południu trzeba znaleźć kolejny kamień. A dobra, ale zanim ten kamień, tak jak już mówiłem, chciałbym zobaczyć, co jest na tym wzgórzu. Muszę to sprawdzić, no bo... Muszę, no tyle. A ty razem ze mną. Nie masz wyjścia. Takie życie. Chyba, że będzie możliwość nagrywania na YouTubie... dróg kilku... to byłoby spoko, nie? Jakbym mógł wam dać wybór, żebyście głosowali, co chcecie zobaczyć i tam na przykład jakiś film połączony. No nie, no bieraj tego miecza. Na razie nic nie widzę. Byłem pewny, że tu były harpie. Ale tam nie doskoczę bez... Nie doskoczę na pierwszym poziomie akrobatyki. Chyba na drugim bym jeszcze doskoczył. Tam jest jakaś skrzynia. No nie. No tak raczej nie. Chyba, że... Może tak? Nie. Tą kolumnę muszę chyba przewrócić. Nie tak? Jak ją mam przewrócić? To jest na bank ta kolumna. Dobra. Walić to. Mam nadzieję, że nie ma tam nic istotnego, co? Jak wiecie, co straciłem, to dajcie mi znać. Dobra. Nie ma co się tam przejmować jedną skrzynią. Będzie jeszcze takich skrzyń pewnie wiele. Albo i lepszych. Można spadać. Ciekawe, czy on będzie chciał jakieś te zwoje. Witaj! Myślę, że do zobaczenia! Sprzeczcze! A ty dalej możesz ze mną bić się? Myślę, że powinniśmy zapomnieć o tej małej sprzeczce. Śmieszne. Do zobaczenia! Dobrze. Nieważne, nieważne. Na południu. No dobra. Tak w przyspieszonym tempie. Lecimy. No nie. Co to by się stało, kolego? No nie. Są zębacze jeszcze. Oho. Ekspimy, ekspimy. Teraz się zajmę tymi zębaczami. Chodź, kolego.
I drugi. Dawaj, od razu. Okej, jak najbliżej będzie? Najbliżej będzie, gdy ja pójdę po prostu... W sumie wzdłuż rzeki. Jakbym płynął. To lecimy wzdłuż rzeki. O, tam są te orkowe psy. Ja sobie dam radę teraz, trochę łatwiej chyba będzie, nie? No, teraz to można bić. Ono. Najgorsze, te mikstury muszę tracić wzdłuż rzeki. Czyli tam. Mniej więcej. Zobaczymy, może spotkam jakieś ciekawe stworzenia jeszcze, które mi dadzą expa, bo wydaje mi się, że na 20 poziom będę mógł kupić tą drugą zbroję ciężką najemników. I ona rzeczywiście miałaby dosyć spoko. Może nawet byśmy mogli z orkami tutaj sobie powalczyć. A nie. Dobra, miecha już nie chcę. Mam tyle miecha, że mi starczy. Ale dobra, teraz gdzie? No dalej. Ale chyba ja będę się bliżej trzymał tej strony tutaj. Czy tam jest jakaś jaskinia? Nie, to tak cień pada z drzewa. O ja. Chyba. No, do samego końca nie byłem pewny, tak w 100%. Da, już wiem, co muszę zrobić, przejść tędy. Tu mi Paczo mówił, żebym tędy nie szedł. Ej, Paczo, ty masz... Jesteś w połowie drzewem. Ciekawe, czemu on tutaj siedzi. On niby ze strażników jest. Czy na górę tutaj? No, to jest chyba szybsza droga, żeby ominąć ich. Ale ja chętnie zobaczę, czy dam sobie radę tak o. Bo może sobie dam. Troszkę ich dużo. Zobaczymy. Na razie jakoś idzie. Udało się. Nie spodziewałem się, że się uda, ale się udało. Fajnie. A co one pilnowały? Drzwi. Skrzyneczka jakaś. Tak se. Może coś więcej tutaj jest ukryte? Nie. No to tak sobie trochę, powiem wam. Troszkę tak sobie. Spodziewałem się troszkę lepszych. Ej. Orki. Spodziewałem się troszkę lepszych skarbów, ale nie. Jednak nie. Górski mech. Czy ten ork to jest ten bez zbroi, czy to jest ten ulepszony? Nie. A, no to chyba tutaj. Raczej by nie dawali takich słabych orków, jeśli byśmy nie mieli tutaj przejść w tym momencie. Więc chyba zmierzam w dobrą stronę. Albo nie. Jest jakiś mocniejszy ziomek tam. Nawet dwóch. Dawajcie, chodźcie tu. Nie wiem, czy sobie dam radę. Z dwoma może być ciężko. Cholera. Jeden, drugi. Okej. Jakoś się udało. Daj to mnie. Daj mnie to. I nic przy sobie nie mieli. Nie wiem, czy to jest dobra droga. Ho, ich jest tutaj zbyt dużo. Chyba mieliśmy skorzystać z tego punktu. A tam jest wieża Xardasa. Już wszystko jasne. Czyli nie. To nie jest ta droga. Kurde. Tak się nie robi. Dobra, zostawię was tutaj, bo to nie ma sensu. Pójdziemy sobie tą drogą na skróty. A już myślałem, że to ta droga. Ale nie. Za dużo was tutaj. Może potem. Na pewno potem. Bo do Xardasa będziemy się wybierać. Ale na w sumie mikstura szybkości i byśmy dali radę, nie? Doskoczę tu. Kierde, brakowało malutko. Spinanko. Nie. No nie.
Tak mi się wydaje, że tutaj. Jeszcze? Zobaczę mapę. No niby dobrze się kieruje. Niby dobrze. Hono. Walczmy. Cy, na dwa hity. Co to za wieża? Muszę się dostać jakoś na wyższy poziom. Ale zerknę, czy tam nic nie znajdę. No na bank tam. Czy w tej wieży coś jest? Powiedzcie, że tutaj coś jest. Ej, no tam jest coś. Ale nie wiem, czy ja dopłynę na jednym zapisze. Gówno widzę. Wiem, że na dół mam płynąć. Albo nie. O nie. O, jeszcze kawałek. Bezi. Dobra. Ej, gdzieś coś kojarzę, że było takie miejsce, ale... Oj. Witam panów. Witam. Chyba sobie dam radę. Tylko na bezpiecznie trzeba zabrać. Cholera. Właśnie o tym mówię, ale tak na bezpiecznie moglibyśmy sobie dać radę z nimi. Tak wiecie, po ciosie. Albo po dwa ewentualnie. Cholera. Jeszcze raz. Zombiaki tu jeszcze są. Jakiś duch. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja stąd uciekam. To jest was za dużo. Zdecydowanie za dużo. Dawaj mi ten napój. Ja wiem. Ja ich zwabię do... O nie, oni tu biegną. Co jest w tych skrzyniach? Daj mi to wszystko, szybko! Tu nic nie ma ciekawego. To jeszcze jest jakaś skrzynia. O nie, tu nic nie ma. Na razie te eliksiry mnie ciekawią, może one były dosyć mocne. Poszliśmy w prawo, to teraz w lewo sobie skiknę. O, tutaj są jakieś. A to jest jakiś plan. Weźmiemy wszystko, co się da. O nie, akurat teraz. No nie, za słabe umiejętności mam. Co to za napoje? No idą tu dziady. Z jednym sobie dam radę. Wyciągnij ten miecz. Chyba, że takich będę blał. Zombiaki tutaj nie przejdą. No kurde, nie otworzę tego. Dziadostwo. A co za mikstury tutaj były? No sam shit. No same leczenie. Myślałem, że jakieś ciekawsze. Dobra, zombie. Elo. Z wami się nawet nie bije.
Lecimy po te mikstury. Tutaj też są Mister Zombie. Jeden w środku nawet. O nie. Napój, napój. Tutaj w skrzynkach nic nie było, więc spadam stąd. Hello. Ale w ogóle ja bym mógł z łuku ich wszystkich pozabijać. To nie jest głupi pomysł. I co, tylko dwie są? Zombie się nie umie wspinać. Tu jest bezpiecznie. Gorzej z tym dziadem. Ale on też. O nie. A tego pokonam? Jak myślicie? O cholera, ale jestem mocny. Żem zabił go. A co on ma? Ojej. Dobra, tutaj już nic nie ma ciekawego. Może są jeszcze jakieś inne wrota? Tylko zombie. Jak to dziwnie zipie. Nie jestem pewny, czy mogę jakoś zombie pokonać. Wiem, że szkielety tak. Ale zombie chyba nie. Niby mogę, ale tak słabo. O! Co jakiś czas jakaś krytyka muszę walnąć. Ale ich jest za dużo. Na takie zabawy. Dobra, nie ma sensu. Spieprzamy stąd. Tam były te skrzynie, ale nie wiem, chyba klucza jakiegoś potrzebuję. Spadam stąd. No wyjdź stąd, no mi się tutaj nie zwieszaj, proszę cię. Bezi, no. Dobra robota. W następnym odcinku udamy się po kamień ogniskujący. Dzięki śliczne za oglądanie 15 części z Grygotik, niebawem kolejne odcinki, więc bądźcie na bieżąco, wiecie jak to zrobić, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, nara.